Dzień dobry, witam was w kolejnej, pomyślelibyście, że recenzji, ale nie. Tym razem zaczynamy od zasad gry, a dotyczyć będą zony. Sekret Czarnobyla. Zobaczmy, co jest w środku. Ale zanim zaczniemy, może zostawiłbyś tę subskrypcję, jeżeli ci się spodoba materiał, no i jeszcze, wiadomo, łapkę w górę. A, dalej nie przeciągając, zaczynamy. Gra wprowadza w świat postapokaliptyczny rodem ze Stalkera, gdzie na swojej drodze napotkamy wszelkiego rodzaju anomalie i zmutowane bestie. Podczas rozgrywki będziemy musieli kupować i zdobywać sprzęt ulepszający możliwości naszego szperacza oraz rozwikływać zagadki z bunkrów, aby ostatecznie wejść i zbadać serce Zony w sarkofagu. Zona posiada mnóstwo komponentów. Zacznijmy od kart szperaczy. Są one dwustronne, więc początkowo czytamy informacje na odwrocie, gdzie mamy podany obszar startowy, liczbę obrażeń początkowych, ile dostajemy rubli oraz reputację. Każdy szperacz wnosi na mapę dwa zagrożenia. Następnie odwracamy i widzimy cechy naszej postaci. W tym przypadku mamy tropiciela, który ma 3 punkty spostrzegawczości, 2 sprawności, 1 intelektu i 3 siły woli. Dzięki cechom szperacz ma ułatwione pewne zadania. Tutaj przykład, jak wygląda walka ze szczurem. Odwracamy żeton i mamy informację, że po rozpatrzeniu testu czujności otrzymamy jedno krwawe obrażenie. Rzucamy 3 kośćmi i porównujemy, czy nasza zdolność jest wyższa lub równa tej z żetonu zagrożenia. Plus na kości oznacza zwiększenie umiejętności o 1, minus odwrotnie, czyli odjęcie umiejętności o 1, a trójkąt obrażenia radiacyjne, o ile uzbieramy 2 symbole na 3 kościach. Dodatkowo patrzymy na przedmioty. Możemy ich użyć, jeśli nam brakuje liczby cechy, którą testujemy. Dodatkowo możemy zmęczyć postać o 1, aby przerzucić kość. Załóżmy, że zdaliśmy test na czujność. Musimy umieścić obrażenie na postaci lub przyjąć na przedmiot zgodnie z informacją na żetonie. Następnie decydujemy, czy chcemy podjąć walkę i rzucamy ponownie kośćmi. Procedura jest taka sama. Następnie, jeżeli była to anomalia, to bierzemy odpowiedni artefakt, a jak mutant, to zbieramy żeton jako trofeum. Niepowodzenie oznacza otrzymanie obrażeń z żetonu i odłożenie go w to samo miejsce. Wracając ponownie do szperacza, dostajemy również planszę plecaka, na której lub obok której stawiamy przedmioty. Po prawej na górze jeden duży przedmiot, po prawej na dole ubrania, jedno na daną część ciała, małe przedmioty w dowolnej ilości po lewej stronie i pozostałe na planszy plecaka. Plansza plecaka ma również miejsce na żeton reputacji. Każda postać ma swoje indywidualne 4 karty ekwipunku. Wykorzystajcie je dobrze. Mamy jeszcze znaczniki urazów. One trafiają na postać, kiedy otrzyma obrażenie powyżej ilości, jaką może otrzymać. Urazy da się wyleczyć, lecz jeśli zdobędziemy 4 urazy, nasza postać umiera. W grze dostajemy olbrzymią dwustronną mapę, która z jednej strony jest dla jednego lub dwóch graczy, natomiast z drugiej dla 3 lub 4. W górnej części mapy tasujemy i układamy 2 stosy. Wieści oraz emisji. Obok mamy znacznik postępu emisji. Karty wieści raz na turę są obracane i przedstawiane jest działanie, jakie trzeba natychmiast rozpatrzyć. Na karcie może również widnieć postęp toru emisji. Natomiast symbol zegara oznacza wpływ na wybrany przez głos Zony obszar. Głosem Zony szperacze zostają naprzemiennie, co turę wymieniając się znacznikiem. Jeżeli tor emisji dojdzie do samego końca, następuje uderzenie fali emisji. Obracamy wtedy wierzchnią kartę emisji. Wszyscy szperacze, którzy są poza obozami, dostają tyle obrażeń, ile wskazuje karta plus kolor terenu, na którym stoją. Druga strona karty wskazuje, na jakich terenach pojawia się anomalia lub potwór. Oprócz tego mamy karty sektorów, które również tasujemy i układamy na odpowiednich miejscach. Karty sektora żółtego będą tyczyć szperaczy, którzy pod koniec tury zatrzymują się na żółtym obszarze na mapie. Zielone wydarzenia wpływają na postacie z zielonych terenów. Mamy również po 10 kart. Laboratorium botanicznego, obserwatorium emisyjnego, podziemnego archiwum oraz rządowego schronu. W dowolnym miejscu na mapie ustawiamy wszystkie 4 stosy kart. Są to miejsca, które szperacze muszą odblokować, wykonując polecenie z żetonu z zamknięcia. Do każdego z tajnych obiektów przypisujemy karty znalezisk tajnego obiektu. Kładziemy również 14 kart wydarzeń z sarkofagu. Aby się do niego dostać, szperacz potrzebuje 2 kart z różnych obiektów. Dodatkowo przed sarkofagiem mamy czerwony obszar, który wiele wymaga od szperaczy, lecz nawet jak nie zdadzą testów, to przenoszą się do kolejnych obszarów. Na przykład Prypeć, elektrownia, sarkofag. Przechodząc poza obszar mapy, mamy targowisko, z którego można kupować przedmioty.
Na górze mamy sprzęt, a na dole rupiecie. Dwa pierwsze przedmioty od lewej są dostępne dla każdego. Trzeci odblokowany jest dla szperaczy z neutralną reputacją, a dobry szperacz może kupić każdy przedmiot. Oprócz targowiska mamy również podajnik na zagrożenia. Należy go przygotować przez przetasowanie wszystkich żetonów danej klasy i wstawienie ich do podajnika. Podajnik ma ułatwione wyciąganie żetonów od spodu. Dodatkowo wtedy nie wiemy, jakie zagrożenie wypadnie na mapę. Gra podzielona jest na trzy fazy. Akcje szperaczy, wydarzenia oraz wieści. Podczas akcji gracze wykonują po dwie akcje w swojej kolejce. Akcje, jakie można wykonać, to ruch. Można się poruszyć na dowolny obszar sąsiadujący, no chyba że mamy jakieś ograniczenia terenu. Wykonać akcję z obszaru, na którym znajduje się szperacz. Otworzyć tajny obiekt, jeżeli jesteśmy na obszarze sąsiadującym. Szperacz może przeszukać, przez co rozpatruje spotkanie z zagrożeniem, na którym stoi. Odpocząć, co przywraca jedno zmęczenie. I spasować, wtedy tura się kończy. Faza wydarzeń ma pewien podział, ponieważ na zielonym obszarze dociągamy zieloną kartę, na żółtym żółtą, a w obiektach wydarzenia dla danego tajnego obiektu. Czerwony obszar jest wykluczony, tam rzekomo nic się nie dzieje. Wydarzenia mogą być przydzielone do obszaru, na którym stoi nasza postać lub wybiera się inny obszar. Następnie należy wykonać zawartą akcję. Karty wydarzeń tajnych obiektów nieco się różnią. Mają wskaźniki misji zakończonej niepowodzeniem lub przejścia do kolejnego akapitu. Czasami na kartach tajnych obiektów nie ma niepowodzenia, więc pomimo, że prawie umarliście, udaje się wam odkryć tajemnicę. Na koniec tury głos Zony odkrywa kartę wieści, czyta ją na głos i stosuje się do polecenia. Żeton pierwszego gracza przekazuje dalej i gramy kolejną rundę. Gra kończy się, kiedy gracz lub szperacz, zależy jak chcecie go nazywać, nie będzie mógł dobrać karty wieści. Wtedy ostateczna emisja niszczy wszystkich i wszyscy przegrywają. Natomiast jeżeli któryś z graczy odkryje sekret Czarnobyla w sarkofagu, to będzie mógł się cieszyć wygraną rozgrywką. Czy gra wam się podobała, czy mi się podobała, zobaczycie dopiero w następnym odcinku. Wtedy będziemy omawiać całość, po prostu zrobimy z tego recenzję. Dajcie znać, czy taki format wam się podobał, czy chcecie taką rozbitkę formatu, jaką zastosowałem przy tej planszówce. Jeżeli wam się podoba, no to wiadomo, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, no i zapraszam na recenzję, która będzie za, myślę, 2 dni, chyba że coś wyskoczy. No bo święto jest jeszcze więcej wolnego, więc może być problem, ale postaram się, żeby w czwartek albo w piątek była recenzja. To by było na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia w recenzji. Cześć!